Uwaga! Niniejszy tekst może urazić twoje uczucia religijne, jak i wszelkie inne uczucie, jakie posiadasz. Jeśli nie chcesz zostać urażony, zakończ oglądanie w tym właśnie miejscu. Jeśli będziesz kontynuował, robisz to na własne ryzyko i nie przysługują ci żadne prawa. Czytanie z listu świętego Tymasza do Marioli, córki Gerarda. I wyszedł Pan z uczniami swymi przed chatę, aby grzbiety od siedzenia umęczone wyprostować. I na pielgrzyma wzrok zwrócili, który ku Hebronowi kroczył. A pielgrzym ów, lewą ręką kostur żelazem okuty trzymając, prawą w powietrzu wodził, jakoby ziarna siać pragnął. A szata jego wiatr czyniła wtedy ogromny. Aż uczniowie do rowu cofnąć się musieli. I rzekł Pan, oczy z piachu przecierając, kto wiatr sieje, burzę zbierać będzie. I zaistę prawdę, rzekł Pan, albowiem kiedy pielgrzym skrył się za pagórkiem, piorun z nieba strzelił zygzakowaty. I pobiegli uczniowie sprawdzić. I nic nie znaleźli, tylko sandały dymiące. Czytanie z listu świętego Tymasza do lustra w szafie. I są wśród was zdrajcy, którzy naród ku wojnie pchać będą. Po owocach ich poznacie. Tak rzekł Pan do swoich uczniów. I stojący za drzwiami Judasz, usłyszawszy głos Pana, cały kosz granatów purpurowych w dół kloaczny cisnął.